Pamiętajmy po pierwsze, kim jest Emmanuel Macron. Człowiek wywodzący się ze środowiska nietradycyjnych obozów politycznych francuskich, jak choćby neogolistów czerpiących z tradycji marszałka de Gaulle'a, o którym wspomniałeś, no ale jest człowiekiem banksterów. Niektórzy mówią, że jest człowiekiem klanu Rothschildów. A klanu Rothschildów, który ma interesy nieco odmienne od aktualnej administracji Stanów Zjednoczonych i znany jest też z rozległych inwestycji, powiązań inwestycyjnych z Chinami. W ten sposób, może nieco konspirologicznie, wyjaśniane jest to votum separatum Emmanuela Macrona w sprawie Chin, w sprawie Tajwanu.